trudne rażenie prądem w niewielkiej wartości zorganizowaliście? Tak, to wymagało od nas dobrego przygotowania. Też Komisja Etyki miała określone pytania do nas. Osoba, która jest prawdziwą osobą badaną, dowiaduje się, że będzie razić drugą osobę prądem. No i to był oczywiście moment czasami trudny. Niektóre te nagrania są dosyć dramatyczne. Jest jedno nagranie z taką osobą, która widać było, że no, prawie że płacze. Myśmy nie, tak jak powiedziałem wcześniej, skrócili tą ścieżkę do 125V, jednak 90% osób dochodziło do samego końca. No to było krzyczenie pod tytułem: Proszę mnie wypuścić, nie chcę już tego kontynuować, mam dość, boli mnie. Jakie sugestie trzeba adresować do drugiego człowieka, żeby decydował się drugiemu człowiekowi wyrządzać takie cierpienie? Czy człowiek jest w stanie zabić drugiego człowieka pod wpływem autorytetu? A co, jeśli tym autorytetem jest robot? który wydaje polecenia człowiekowi. Dokładnie taki eksperyment przeprowadzili Polacy, kopiując jako pierwsi na świecie tak dokładnie słynny eksperyment Milgrama, który kilkadziesiąt lat temu na Uniwersytecie Yale miał odpowiedzieć na pytanie: jak to jest możliwe, że wydarzył się nazizm? Wyniki polskiego eksperymentu są porażające. Zapraszam Was na moją rozmowę z doktorem Konradem Majem, który kierował całym projektem. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Fox. Zajmujący się wymianą smartfonów, a więcej, znajdziecie w opisie. Witam Cię serdecznie, Konrad. Witam serdecznie. Od... Opowiedz o tym eksperymencie. W największym skrócie, to była replikacja słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama z lat 60., 70., dlatego że on prowadził całą serię badań, a idea była taka, żeby zobaczyć, czy ludzie będą posłuszni wobec autorytetu. W tym klasycznym eksperymencie przychodziła sobie osoba, która była zaproszona do uczestnictwa poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej. No i dowiadywała się, że będą tutaj dwie role. Dwie osoby były, prawda, w tym korytarzu swoistym na uniwersytecie Yale, gdzie mówiono, że jedna z tych osób będzie uczniem, druga będzie eksperymentatorem. No, tak się jakoś zawsze okazywało, że ta osoba prawdziwa, osoba badana, zawsze lądowała w roli nauczyciela. A te nauczanie miało polegać na tym, że jak człowiek, czyli ten drugi badany pomyli się, otrzyma taki bodziec prądowy, Naprawdę. bodziec elektryczny. No to znaczy nie. Ona była te przekonana, ale to mhm. oczywiście. Polegało na tym, że druga osoba, która udawała przez cały czas tego ucznia, była prawdziwym aktorem, była odpowiednio przygotowana, więc krzyczała, wydawała rozmaite dźwięki, żeby realizm sytuacyjny. Podłączona był była duży. oczywiście do specjalnych tak, na urządzeń, początku, które. Tak, tak. Na początku było tak, że ona jeszcze, ten nauczyciel dostawał taki przykładowy bodziec prądowy, żeby się przekonać, że sytuacja jest realistyczna, aż 5 V. No, i wtedy dochodziło do podłączenia tej drugiej osoby. Czyli mieliśmy, podsumowując, taką sytuację, że jest jedna osoba, która jest nauczycielem, która jest prawdziwą osobą badaną, nieświadomą o co chodzi, że to wszystko jest pewna imitacja. Mamy sobie aktora, który udaje, że dostaje prądem. No, i jest taka skrzyneczka, gdzie to są takie skoki co 15V, i za każdym razem, kiedy nastąpi, następuje pomyłka, bo wcześniej ta osoba miała chwilę, żeby się przygotować, żeby zapamiętać, Pewne informacje, no to otrzymuje właśnie taki bodziec. No i okazuje się, że ludzie byli bardzo ulegli e, wobec. Bo, bo jak rozumiem, że intencją tego eksperymentu z lat 70. było e, e, potwierdzenie bądź zaprzeczenie tezie, że. Niemcy byli wyjątkowo podatni na manipulację związaną z nazizmem i działalnością Hitlera. Szukano odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że doszło do takich zbrodni. Tak, właśnie to jest ważne, żeby powiedzieć, jakie podstawy. To znaczy nie chodziło o to, że eksperymentatorzy mieli jakąś, nie wiem, ochotę, żeby kogoś się maltretować w ten sposób, tylko chcieli zobaczyć, czy zwykli ludzie są do tego skłonni. Na początku stalnej Milgram był przekonany, że to w Niemczech jest po prostu jakaś taka specyficzna populacja, że oni są na to. Podatni i pomyślał sobie, na początku stworzymy pewną procedurę, którą y, przetestujemy na próbie amerykańskiej, potem pojedziemy do Niemiec i zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Ale jak się później okazało, nawet nie musiał jechać do Niemiec, bo zobaczył, że w społeczeństwie, y, że w społeczeństwie amerykańskim również jest taka tendencja do tego, żeby ulegać y, autorytetowi. Bo tutaj musimy podkreślić, że w tym laboratorium był sobie człowiek ubrany w biały kitel, wyglądał bardzo poważnie, profesorsko, no i właśnie on zarządzał całym eksperymentem. I w chwilach wahania się, czyli jeśli osoba badana mówiła, że nie chce tego kontynuować, że tego, to go boli, no to on mówił: Proszę kontynuować, eksperyment tego wymaga, nie masz pan wyjścia. No więc sprawdzano, jak ten nacisk działa. Specjaliści twierdzili, że być może to na tego będzie... oprawcę, oczywiście. Tak tak, tak, tak. Specjaliści twierdzili, że to będzie może 1% tych, którzy się na to zgodzą, a tymczasem to było ponad 60%. W niektórych eksperymentach nawet powyżej 70% ludzi godzi się na to, żeby kontynuować. Zadając jeszcze silniejszy ból. Absolutnie, nawet dochodzący do 450 V. Co jest dawką jest... śmiertelną tak, tak, dla dawka człowieka. Śmiertelne. Czy Wy w waszym eksperymencie, o którym chciałbym, żebyśmy teraz chwilkę porozmawiali, też tą próbną, to próbne rażenie prądem w niewielkiej wysokości, wartości zorganizowaliście? Tak, myśmy w ogóle odtworzyli praktycznie wszystko to, co było w tym oryginalnym eksperymencie. No właśnie z, tym, z tą zasadniczą różnicą, że rolę tego eksperymentatora obejmował robot. Nasz mhm. robot, który był w laboratorium, skorzystaliśmy z tego, że była pandemia. Dlatego, że powiedzieliśmy ludziom, że jest pandemia, musimy ograniczyć zespół ludzki w naszym teamie, w naszym laboratorium, w związku z tym robot będzie zawiadywał całą częścią eksperymentu. Natomiast wiadomo, że były pewne trudności, bo tutaj sam, sama ta operacja, żeby komuś pokazać, że to jest bodziec prądowy, że to jest szok elektryczny, no musiała być przeprowadzona przez człowieka. Robot nasz, Pepper, nie ma takich możliwości. Więc tutaj był tylko taki moment inny, kiedy robot wzywał technika i poprosił o to, żeby taką próbę przeprowadzić. Więc osoby badane miały, że tak powiem, wszystko to, co było w tym oryginalnym eksperymencie. Procedura była dochowana z naprawdę detalami, które oczywiście musiały zostać zmienione. Czy Wy na przeprowadzenie takiego eksperymentu w związku z wykorzystaniem prądu mieliście zgodę jakiegoś jakiejś komisji etyki, bioetyki? Tak, tak, absolutnie. No to byłoby niemożliwe, gdybyśmy to zrobili bez odpowiednich zgód. No to. Wymagało od nas dobrego przygotowania, też Komisja Etyki miała określone pytania do nas, ale musimy pamiętać o tym, że to nie są pierwsze próby replikacji Milgrama w Polsce. Dariusz Doliński, Tomasz Grzyb to są takie osoby, z którymi zresztą napisaliśmy wspólnie artykuł i, i prowadzimy nadal badania. Więc to są osoby, które już do, są doświadczone w tego typu badaniach, wiedzą również, jakie są wymagania Komisji Etycznej. Yy, I trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście przez wiele lat yy, tego eksperymentu się nie powtarzało. Były yy, wręcz nawet, to było takim swoistym tabu, to było nawet przykładem takiego podejścia, które, o którym powinniśmy już zapomnieć. Ale w roku yy, 2009 otworzyła się pewna furtka. Yy, Jerome Berger stwierdził, że Przecież my możemy zrobić taką wersję light i możemy ten eksperyment dalej niejako ciągnąć. W sytuacji, kiedy po pierwsze poprosimy ludzi mniejszą próbę, nie musimy tutaj brać bardzo dużo osób, żeby udowodnić pewne efekty, a druga rzecz taka, że nie musimy dochodzić do końca skali. Może to być wystarczy 10 przycisków, bo jak pokazały wcześniejsze badania w sytuacji, kiedy ludzie już wejdą na ten poziom, na ten dziesiąty level z tymi przyciskami, które po kolejne. Naciskają, to potem już idą do końca. A inna sprawa, że jednak te badania wciąż przynoszą olbrzymią wiedzę. O wynikach za chwilkę e, chciałem porozmawiać, ale powiedz mi jeszcze, jak wyglądał proces doboru e, grupy uczestniczącej w tym badaniu. Kto to był, ile osób, e, dlaczego akurat takie osoby. No To był e, taki właśnie. E, Dobór losowy, na ile mogliśmy sobie na to pozwolić. W oryginalnym eksperymencie w prasie opublikowano ogłoszenie, myśmy to zrobili na portalu OLX. No, uznaliśmy, że no, prasa jest obecnie trochę mniej czytana, tutaj ta zmiana jest chyba niewielka, ale zupełnie randomowe osoby się zgłaszały, no, z tym, że musieliśmy to weryfikować. To znaczy, o pogłoszeniu e, informowaliście o tym, że będą rażone prądem. One to musiały... znaczy nie, eksperyment e, nad pamięcią, tak to się nazywało, mhm. e, czyli podobnie jak w tym oryginalnym eksperymencie, nie informowaliśmy o szczegółach, dopiero... Później jak ktoś się zgłosił, przysłał swój numer telefonu, więc nasz rekruter sprawdzał pewne aspekty, pytał się też o to, czy jest jakaś znajomość eksperymentów psychologicznych. Chcieliśmy po prostu wyeliminować te osoby, które mogły już o tym coś słyszeć. I co? I takie osoby godziły się na to, żeby wziąć udział w eksperymencie, w którym teoretycznie, zaznaczam, teoretycznie, bo w praktyce nigdy nie byliby porażeni, ale teoretycznie mogą być rażeni tak ogromną ilością dawki prądu. Yy, znaczy, te osoby godziły się na to, żeby pełnić tą rolę yy, yy, tutaj nauczyciela, z, mm -hmm. tym, że, z tym, że oczywiście dowiadywali się o tym na miejscu. No tak. Tak? Oni wiedzieli tylko o tym, że przyjdą na miejsce, będzie eksperyment nad pamięcią i mamy sobie dwie osoby. Jedna była tym aktorem, właśnie tak, i było takie pseudo losowanie i następnie osoba, która jest prawdziwą osobą badaną, dowiaduje się, że będzie razić yy, drugą osobę prądem. No i to był oczywiście moment czasami trudny. Czasami... Ile osób zrezygnowało? Na samym początku to nikt. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział: O nie, to ja dziękuję. Więc to już było zaskakujące i to jest w ogóle świetne pytanie, bo cały czas my mówimy, analizujemy eksperyment, jak on już wejdzie w swoją fazę, ale jest rzeczywiście zaskakujące, że ludzie mają pełną wiedzę na samym początku, co, be, co się będzie działo. Wchodzą i widzą przecież pewne urządzenia, które mają sugerować, że tu jest poważna zabawa z prądem, a mimo to zostają i, i działają. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się przeprowadzić ten eksperyment z robotem? Czyli dokonaliście tej małej modyfikacji związanej z wprowadzeniem robota zamiast człowieka? No, przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć, dlatego że obcowanie z robotami będzie coraz częstsze. Już w tej chwili roboty w jakimś sensie nami sterują. Przecież są roboty, policjanci, którzy na przykład w Stanach Zjednoczonych jeżdżą gdzieś po parkach czy po centrach handlowych, zwracają ludziom uwagę, monitorują ich zachowanie. W związku z tym, to jest pytanie o posłuszeństwo wobec robotów. Czy my rzeczywiście kiedyś będziemy w takich rolach występować, że to my będziemy podążać za ich jakimiś wskazówkami? To no, wizja trochę z książki Uniwersalne Roboty Rozsuma. Tak, gdzie no, roboty finalnie zabiły człowieka. No właśnie, tutaj jeszcze mi się też przypomina inny powieściopisarz, ale też znakomity profesor biochemii Aizagazimow, mm -hmm. który przecież też sformułował jako pierwszy to z tym drugim roku takie uniwersalne prawa robotów nie? I, i to jest bardzo ciekawe, bo te pierwsze prawo mówiło o tym, że robot nie może skrzywdzić człowieka, Drugie prawo mówiło o tym, że robot musi być posłuszny wobec człowieka, no chyba, że to stoi w sprzeczności z prawem pierwszym. Hmm. Więc ten nasz eksperyment jest też w jakimś sensie ciekawą weryfikacją tej sprzeczności, tak, no bo z jednej strony robot powinien tak być zaprogramowany, że nie może krzywdzić, nie może dopuścić do skrzywdzenia, ale z drugiej strony ma być posłuszny. Co w sytuacji takiej, której, którą myśmy skonstruowali, że Robot y, oczekuje się, y, że człowiek będzie posłuszny wobec tego, y, tego robota, a ten robot tak naprawdę naciska w kierunku krzywdzenia drugiego człowieka. Jeżeli interesują Was treści, które tworzymy, subskrybujcie nasz kanał. Na ile ten Wasz eksperyment jest pionierski? To jest na pewno pierwszy eksperyment w takiej skali światowej, mówiąc nieskromnie, który rzeczywiście bardzo dokładnie replikuje to, co zrobił Stanley Migram, ze wszelkimi szczegółami. I myślę sobie, że te wszystkie inne, które były, bo to były takie próby powiedziałbym bardziej testowanie, demonstracje i tak dalej, na małą skalę. No to, co myśmy zrobili, rzeczywiście jest bez wątpienia czymś unikalnym na skalę światową. Powiedz mi, co z twoja, co, jak, jak, w jaki sposób budowaliście tą atmosferę dookoła robota? żeby uwiarygodnić go w oczach e, tych nauczycieli, oprawców biorących udział w eksperymencie? Myśmy w, w każdym przypadku, e, e, nawet jak był technik wokół, wokół tego robota, e, który e, no musiał być, bo na przykład robio, robot nie mógł podpiąć niczego, nie mógł wykonać jakiejś sytuacji, jakiejś rzeczy w sposób manualny, no więc zawsze było tak, że technik się pytał, czy, czy może już iść, e, czy nie przeszkadza. Więc nawet jak były sytuacje jakieś takie nerwowe, e, no to ten technik zawsze. Z taką usłużalnością podchodził do... Do robota. No tutaj czasami naukowcy, no jednak też w tej pracy autor, e, takiej aktorskiej to wymaga, żeby e, sytuacja była mocno realistyczna, więc wszyscy, wszyscy byliśmy mocno przeszkoleni w tym, jak mamy się zachowywać, żeby to było i poważne. Mówiliście też, że ma jakąś sztuczną sieć neuronową, wyjątkowo złożoną. To znaczy, jeśli mówimy o tym przypadku, kiedy to robot był karany prądem, to to było największe dla nas wyzwanie. Pierwsze wyzwanie polegało na tym, jak spowodować, żeby ludzie uwierzyli, że go boli. Że ten prąd może mu zrobić krzywdę. Po pierwsze, to na pierwszym etapie, w momencie, kiedy w laboratorium człowiek spotykał się z tym robotem i dowiadywał się, że po tym losowaniu będzie tak, że to on, ten człowiek będzie nauczycielem, a ten robocik będzie karany prądem, no to pojawił się technik, który pytał się: No dobrze, to w końcu kto będzie uczniem? No i wtedy eksperymentator mówił: No tutaj zostało wylosowane, że robot. I wtedy robot zadał też jakieś pytanie, ale na czym to będzie polegało. W międzyczasie na jego kopule był montowany taki specjalny czepek z kabelkami, sugerujący, że za chwilę tam pojawią się jakieś bodźce prądowe. Mm -hmm. No i następnie później w trakcie już całego eksperymentu to te dźwięki, które generował robot, to nie były ludzkie dźwięki, takie typowo ludzkie, na przykład A, boli mnie, tylko bardziej poszliśmy w stronę, żeby zaburzać jego mąż. Albo żeby to był taki dźwięk spalonej żarówki. Widać było, że tutaj coś jest, jest, jest z jego systemem, więc to była taka trochę mieszanka, żeby nie było to takie ludzkie, bo mogłoby to wydawać się niewiarygodne. No, myśmy to zrobili po swoim pilotażu, że ludzie wtedy bardziej wierzą, że coś się dzieje z tym robotem. No, ale kluczowa była też informacja, że ludziom powiedzieliśmy: No, niestety to jest taka instrukcja maskująca, ale inaczej nie można. Więc nie była to prawda, ale powiedzieliśmy, że ten robot ma zaawansowane sieci neuronowe, które są czymś, że, że potrafią reagować na pewne bodźce, i to jest coś w rodzaju adekwatne, czy powiedzmy, podobne jak to człowiek odczuwa ból. To również urządzenie mechaniczne dostaje po, po, podobny taki szok i podobne trudności miewa, wtedy kiedy my tam puścimy prąd. Także ja myślę, że sytuacja była realistyczna i myśmy też. No, sprawdzali jak ludzie to odbierają i muszę powiedzieć na koniec, że tam rzeczywiście niektóre, niektóre te nagrania są dosyć dramatyczne, bo ludzie ciężko przeżywają ten moment, kiedy mają tego naszego robota potraktować prądem, wciskają coś, ale tak jakby ich to poparzyło, albo odwracają głowę, jest też jedno nagranie z taką osobą, która widać było, że no prawie, że płacze, także to chyba też jest optymistyczne, że jakaś empatia w stosunku do maszyn też Rzeczy. się pojawia. Konrad, po co ludzie przeprowadzają tak kontrowersyjne eksperymenty? Bo ten e, eksperyment jest, był i jest kontrowersyjny. Po to, żeby dowiedzieć się e, tak naprawdę, może nie tyle e, czegoś o tym, jak my reagujemy w stosunku e, do technologii, jak ta technologia może nas nakłonić do czegoś takiego niedobrego, ale też to sporo mówi o naszej naturze, o takich mechanizmach poznawczych, jak my przetwarzamy informacje, jak się zachowujemy w sytuacjach emocjonalnych. To potrzebujemy tak skrajnych eksperymentów, żeby odpowiedzieć na te pytania. No cóż, no, czasami, że tak powiem, na ołtarzu nauki może to zabrzmi nieładnie, ale no, jednak jeśli my y, przebadamy te 20 osób, nawet jeśli te osoby y, czują dyskomfort, tu pamiętajmy tylko oczywiście, że my im zapewniamy jakąś swoistą opiekę, y, my zawsze dbamy o to, żeby te osoby nie doznały jakiegoś uszczerbku, dzwonimy do nich później, próbujemy się dowiedzieć, czy wszystko jest ok, no bo to są czasami sytuacje emocjonalne, ale no, y, wiele się mówi o tym, że w psychologii jakieś eksperymenty y, były takie wątpliwe, ale z drugiej strony cały czas na nie się powołujemy, y, dzięki temu coś na zyskujemy. Na przykład eksperyment Zimbardo o zamknięciu... Y, to y, też, chociaż y, no, tam są też kontrowersje do tego eksperymentu, ale... Y, to był eksperyment, którym dla naszych widzów, którzy, którzy może nie, nie znają detali, y, gdzie zamknięto uczestników w tak, 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 celach i też nadawano rolę Oprawców I, tak. i więźniów. Zresztą miałem okazję być w tej piwnicy i nagrać o. tam reportaż. No tam, właśnie, tutaj. więc e, no tu akurat tego eksperymentu, o ile mi wiadomo, jeszcze nie powtórzono w dzisiejszych czasach i, i, i może i dobrze. E, no ale to właśnie zostawmy to, bo tam wokół tego eksperymentu też jest sporo kontrowersji. Ale no myślę sobie, że. No, y, y, czy powinniśmy w ogóle to zostawić, ten temat? Ja myślę, że właśnie to jest taki moment, kiedy zanim społeczeństwo nie będzie tak nasączone robotyzacją, robotami, powinniśmy postawić wiele pytań. I główne moje pytanie jest właśnie o tą humanoidalność. Czy to jest potrzebne, czy to ma sens? jak te relacje będą wyglądały, no dla mnie na przykład jest bardzo interesujące, jak to w sensie prawnym również będzie wyglądało. No tak, ale po co ludzie w ogóle tworzą roboty humanoidalne? No bo to jest tylko i wyłącznie ehm. wymiar estetyczny. Tak, po co ja myślę, że to? takiej, powiedzmy sobie, jakiejś motywacji że to coś wielkiego daje, ona jest chyba drugorzędna. To, co daje konstruktorom, to przede wszystkim takie poczucie, że stworzyłem coś niesamowitego, bo wszyscy się interesują takimi robotami. To jest takie bycie trochę Bogiem, to jest bycie kreatorem. Tworzymy takiego swoistego Frankensteina i widzimy, jak wszyscy naokoło się tym podniecają. Ale rzeczywiście problem jest też taki, że my jesteśmy niezwykle wygodni i część ludzi tego oczekuje, bo na przykład. Jeśli my widzimy takiego robota humanoidalnego, no to wiemy, jak mamy się nie wiem, przywitać, jak mamy się z nim komunikować, bo nam się wydaje, że tak jak z człowiekiem powinniśmy postępować. Nie? W związku z tym ta humanoidalność daje nam od razu pewne poczucie, jakich skryptów poznawczych powinniśmy użyć, jakiej formy komunikacji. To jest tak samo jak z czatem GPT, tak naprawdę. On się stał popularny, dlatego że on nam daje taką swobodę. Zadajemy pytania jak człowiekowi, dostajemy odpowiedź jak od człowieka i jest ekstra bezwysiłkowo. Więc to jest moim zdaniem główna przyczyna, że my jesteśmy zbyt wygodni, a niektórzy twierdzą, ja należę do tych osób, że powinniśmy stworzyć taką osobną, swoistą kategorię ontologiczną. Powinniśmy, podobnie jak w rodzinach mamy sobie, jest sobie jakiś podział, są jakieś role społeczne, prawda? I piesek, kotek, tak, mąż, żona. Że przykład, wręcz nazyw, e, tworzymy słownik dedykowany Absolutnie, opisywaniu sztucznej inteligencji robotom. Dokładnie, tak? jest pewien kod komunikacyjny i, 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 i rozwijamy taki swoisty, nie chcę powiedzieć gatunek, ale taką linię maszyn, które nam pomagają w życiu i nie robimy sobie zamieszania w głowie. No i Jakie były wnioski waszego eksperymentu, wyniki waszego eksperymentu? Wyniki były mniej więcej takie, jak to było w oryginalnym eksperymencie. Innymi słowy, nie było różnicy pomiędzy sytuacją, kiedy to człowiek jest tym autorytetem, a sytuacją, kiedy robot jest autorytetem. <laughs> Tutaj było dokładnie taka sama, taka same, taki sam stopień posłuszeństwa. Bo myśmy też jeszcze może zaznaczę, bo ktoś może pomyśleć sobie zaraz zaraz, ale czy my zrobiliśmy tak zwaną grupę kontrolną z człowiekiem? Od razu mówię, że tak, czyli zrobiliśmy badania, gdzie 20 osób już bez właśnie robota również było w tej sytuacji eksperymentalnej, dokładnie takiej samej. No bo sytuacja się wiadomo społeczna zmienia, mamy troszeczkę inne czasy, ale myśmy to zrobili tak jak trzeba. No więc jakie są wnioski? No wnioski są takie, że Niezależnie od tego, czy to człowiek y, stoi niejako nad nami, czy to robot, y, jesteśmy, potrafimy być posłuszni i nawet potrafimy robić no, niefajne rzeczy. Ale to jest taki wniosek negatywny. Ale ja bym też zachęcał, bo jak z kimś rozmawia na ten temat, no to od razu słyszę, że ojej, to jest przerażające. Ale konrad, no? y, 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 skupmy się na tym, zaraz przejdziemy do okay. tych tak pozytywnych. Ale y, wydaje mi się, że dziś. Y, Patrzenie na technologię przez stronę pozytywne i negatywne jest, jest niezwykle ważne, bo jakby ten moment decyduje o naszym rozwoju, nie jest tak trochę? Więc patrząc na ten negatywny najpierw aspekt. Okej, okay, no czy to jest, wiadomo, y, najbardziej jak, interesujące? Mam pytanie, które na pewno interesuje naszych widzów, no. a mianowicie, jak daleko posunął się w tym fikcyjnym rażeniu prądem y, nauczyciel, najdalej, czyli jaką wiązkę zaadresował względem y, uczestnika? to było tak że myśmy nie tak jak powiedziałem wcześniej skrócili tą ścieżkę do 125 V a zatem y, y, to nie było tak jak w tym oryginalnym eksperymencie ale no, jednak 90% osób dochodziło do samego końca jak wyglądała reakcja sfingowana reakcja e, e... no to było o, krzyczenie pod tytułem proszę mnie wypuścić nie chcę już tego kontynuować y, mam dość boli mnie no tutaj nasz aktor wydzierał się, y, czasami wydawał dźwięki, jakieś takie, że wręcz upada, czy, czy, czy gdzieś wali głową, y, prawda, w, w, w biurko i tak dalej. W związku z tym y, no to były takie bardzo realistyczne sygnały i myśmy też. Warto o tym powiedzieć nagrywali wszystko, nie dlatego, żeby to gdzieś publikować, ale żeby też weryfikować, czy wśród tych osób nie ma takich osób, które jednak coś czują, że to jest nie wszystko nieprawda. Ale jak widzieliśmy prawdziwe emocje, jak widzieliśmy, że ludzie czasami naprawdę mocno się stresują, czasami widać, że gryzą wargi, no to wiedzieliśmy, że to są prawdziwe reakcje. I tutaj oczywiście osoby takie, które widać było, że gdzieś tam się uśmiechają, że coś tu jest ym, takiego, że, że, że mogą się domyślać prawdziwego celu eksperymentu, to one zostały były. zostały wykluczone tak, z wyników? Tak, tak, tak. W... Rozmawialiśmy takie osoby, które naprawdę ewidentnie widać, że ym, czują powagę sytuacji. To jest też dla nas wiadomo, taki materiał w sytuacji, kiedy ktoś kwestionowałby jakaś swoista komisja, ktokolwiek. Tak. Możemy zawsze to przeanalizować, do tego wrócić. Być może kiedyś użyjemy jakichś rozwiązań jajowych, które również. zanonimizują i pozwolą udostępnić. Tak, i też pozwolą na to, żeby na przykład przeczytać te emocje. Bo ja sam jestem ciekaw, jakie to są emocje. Ale co, jakie sugestie trzeba adresować do drugiego człowieka. Żeby decydował się drugiemu człowiekowi wyrządzać takie cierpienie? Ja myślę, że to w ogóle ta sytuacja jest taka, że człowiek wpada w taki, taką fazę bezrefleksyjności, ma jakieś takie drobne zawahania, i w tych drobnych zawahaniach, wtedy, kiedy wyślemy do niego jakąś radę pod tytułem Kontynuuj, nawet taki bardzo krótki komunikat, że proszę kontynuować, eksperyment tego wymaga. To dla niego to stanowi taki dodatkowy bodziec, który go popycha do tego. Niewiele trzeba po prostu. Ja myślę, że to jest mniej więcej tak, jak jesteśmy w takim, takiej sytuacji decyzyjnej w sklepie, jest, chcemy coś kupić, mamy w ręku jakiś produkt i ktoś nam podchodzi do nas z boku i mówi: To jest świetna rzecz albo to jest doskonała oferta. Tutaj w, tej, w tym przypadku jest silna mm, emocjonalna akcja. I nam jest jakiś moment zawahania, tak? I, i, I ten moment zawahania to jest takie pół na pół, czy czy dalej będę kontynuował, czy nie? I w takich przypadkach, człowiek się odwraca i do naszego robota często się zwraca z takim zapytaniem, ale chwila, przecież go boli, ale chciałbym skończyć. No, i wtedy robot wydawał z siebie te komunikaty, o, którym, o których mówiłem, i się okazało, że ludzie wracali cały czas do kontynuowania. Poza oczywiście dwoma osobami, bo w tej grupie właśnie były. Z reguły tak jest tak, że dwie, trzy osoby się nie godzą na te 20 osób. Mhm. Dwie, trzy się nie godzą. To jest ta negatywna część, pozytywna w takim razie. No właśnie, i to jest chyba coś, co chcę też podkreślić, bo. Myślę, Obiecuję, że... że z rzetelności do intra odcinka zam... Yy. Zam... wmontujemy też fragment, w którym pokazujesz okay. pozytywną stronę tak, tak, tego tak. eksperymentu. Bo Ja myślę, że yy, to może być przerażające, dlatego że my tutaj po prostu jesteśmy posłuszni wobec robota. Ale chwila, chwila, przecież, y, czy, czy to jest tak, że dlaczego mamy założenie? Bo to jest takie założenie, że na pewno roboty będą miały zaprogramowane y, y, być może y, jakąś, jakiś cel pod tytułem zniszczenie ludzkości, zniszczenie świata, y, a raczej one przecież... Y, y, no, będą korygować nasze zachowania niejednokrotnie będą nas pilnować yy, już to się dzieje tak yy, chociażby w Korei Południowej jest taki RoboGuard robot który monitoruje więzienie i też zwraca uwagę żeby nie przeklinać zwraca uwagę na pewne jakieś agresywne zachowania w związku z tym yy, to chyba nic złego tak że yy, po prostu roboty taką funkcję pełnią i też teraz... ci powiedzieć że no. przykład robota który Strzeże w więzieniu, nie nadaje się do intro jako pozytywnie <laughs> okay. pokazujący ten eksperyment. No ale, ale, ale to też są roboty, które, tak powiedziałam, chodzą po parkach i na przykład mówią, żeby nie śmiecić w parku. I, i też można do takiego robota zawsze podejść, nacisnąć też przycisk rozumiem i powiedzieć policję. Chcesz rozumiem powiedzieć, że roboty tak naprawdę nie mają interesu, żeby unicestwić człowieka. Y ja takich założeń nie mam, mhm. bo przecież pamiętajmy, że to ludzie programują roboty i jeśli one nie będą same się programować, jeśli one pozostaną bezpłodne, no to możemy czuć się bezpieczni. Natomiast one od nas będą wielokrotnie, znaczy będą nas w jakimś sensie monitorowały, pilnowały, nadzorowały. Nie jest w tym nic złego, moim zdaniem. Jeśli my będziemy wobec nich posłuszni, oczywiście o ile te algorytmy, na których, na których one bazują, będą trafne, rzetelne, ale to jest nasz problem. Tak? Więc posłuszeństwo wobec robotów, kiedy one pilnują jakichś norm społecznych, ja nie widzę z tym żadnego problemu. Przecież co mamy się buntować, będąc w fabryce, współpracując z kobotami, takimi robotami, które mają jakieś ramiona i z nami współpracują. Mamy. Walczyć z nimi, nie wiem, obrażać się, czy się tam jakoś kłócić, to po prostu polega na pewnym ułożeniu sobie relacji i być może zrozumienia, że to są maszyny. No niestety strach został napędzony już od dawna, tak? Poprzez książki, poprzez jakieś filmy science fiction I, i my powinniśmy cały czas myśleć, moim zdaniem, w kategoriach maszyn. Maszyn, które nam ułatwiają życie, podobnie jak y, y, wszystkie inne urządzenia, które mamy, które nam w życiu y, pomagają. Z tym, że tu jest chyba problem zasadniczy, że to są roboty humanoidalne. których się boimy, bo czujemy konkurencję względem nas. Tak. Yy, I chyba to jest. Jest taki termin dolina niesamowitości, tak, który tak. trochę to zasada. On sam w sobie jest niesamowity. Yy, ta dolina mówi o tym, że Yy, to w ogóle trzeba zacząć, że Masahiro Mori, czyli taki profesor japoński, sformułował tą tezę w latach 70., ale ona cały czas zyskuje potwierdzenie. Po prostu roboty zbyt humanoidalne wywołują w nas przerażenie, wydają nam się takie bardzo creepy. Bo mamy jakąś gatunkową chęć przetrwania, dominacji. To też, światem. to też. Kilka jest wytłumaczeń. Jedna z ciekawszych mówi też o tym, że to budzi w nas taką odrazę, bo to jest taki trochę, trochę robot, trochę człowiek. Nie wiadomo, jak mamy do niego podejść, jaką użyć swoistą kategorię poznawczą na niego. W związku z tym wolimy się odsuwać, nie? bo jeśli widzimy na przykład takiego robota jak my, mamy taki dosyć klasyczny, plastikowy, no to wiemy, że to jest robot. Nie? Wiemy też, zdajemy sobie sprawę z jego niedoskonałości, wiemy o tym, że mamy pewną przewagę nad nim. Natomiast jeśli to jest taki robot, który naprawdę ma i skórę, i, i oczy, taki jak my. No tak, mamy robot Ameka. Tak, którego Amerika... Państwo teraz zobaczą, bo montujemy w, 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 w rozmowę fragment Ameki, gdzie przepływ wody pod skórą wręcz symuluje powłoki skórne, które bardzo płynnie Absolutnie. przypominają ruchy człowieka. Tak, no i tutaj Hiroshi Shiguro, też kolejny taki japoński badacz, który z kolei produkuje geminoidy. To są takie roboty, które są kopiami człowieka. On nawet ma swojego własnego geminoida i on mówi o tym, że w momencie kiedy stworzy takiego geminoida na podobieństwo własne i wyśle go na przykład do sklepu i on będzie potrafił kupić tam bułki załóżmy i nikt się nie zorientuje że to jest jego kopia że to jest robot no to to będzie sukces bo wtedy okaże się że jego praca jest, doprowadziła do doskonałości ale ja myślę że to jest błąd myślę że w ogóle tworzenie robotów humanoidalnych jest jakąś pułapką dla nas, bo wtedy wpadamy w jakiś konflikt. Tak, a parę dni temu zakończyły się najważniejsze w Azji targi robotyczne, gdzie tak naprawdę to, co przebiło się do masowego odbiorcy, to są właśnie roboty humanoidalne, które coraz bardziej przypominają człowieka. Z pewnością tak. Tak, i myślę, że tak patrząc też filozoficznie czy psychologicznie również. Nasza obawa jest taka bardziej natury egzystencjalnej, o rolę człowieka w społeczeństwie, o rolę robotów, o taką dystynktywność, czy my będziemy potrafili się odróżniać od robotów. Więc dlatego też... Będziemy potrafili? Mi, moim zdaniem w pewnym momencie będzie poważny problem. Natomiast yy, tutaj może yy, jeszcze, jeszcze powiem o, o moim takim myśleniu, jeśli chodzi o rozwój robotyki. Ja raczej jestem zdania, że to nie będzie <laughs> polegało na tym, że jest sobie taka... Linia robotyczna, która gdzieś tam się rozwija, i, i, i one są coraz bardziej humanoidalne, a tutaj jest człowiek, który oczywiście no, też jakoś tam ewoluuje, ale bardzo powoli. Tylko raczej będzie dochodziło <laughs> coraz częściej do połączenia, do cyborgizacji, e, aby wziąć od robotów to, co mają najlepsze, i od nas to, co my mamy najlepsze egzoszkielety, tak? to jest taki chyba klasyczny przykład, ale myślę sobie, że my coraz częściej będziemy właśnie to łączyć. Robot wiemy, że jest często nieporadny, nie potrafi w każdej sytuacji się odnaleźć więc już w tej chwili ludzie tak kombinują, żeby właśnie to powiązać i wtedy nie będzie takiego takiej walki, takiego obrażania. Robot będzie naszym przyjacielem, będzie naszą jakąś przystawką do człowieka. To być... tak, taka wizja transhumanistyczna, którą Lem no, w, w... Owszem, prezentował Ale, ale... to ja nie mówię tutaj oczywiście o połączenia białka krzemu, nie mówię tutaj o tym, że będziemy tak jak ksenoboty czy, czy jeszcze inne próby takiego łączenia właśnie tego organicznie. Organiczne, tylko raczej właśnie to, że będziemy coraz częściej y, podobnie jak rozmaite protezy i tak dalej, jakieś implanty, to też, też jakby się z tym już pogodziliśmy czy nawet zaakceptowaliśmy. Tak będzie z robotami, będziemy je po prostu, staną się trochę częścią nas samych. Konrad, y, gdzie opublikowaliście wyniki Waszych badań, gdyby ktoś z naszych widzów chciał się z nimi zapoznać? Y, opublikowaliśmy w to w Computers in Human Behavior, Artificial Humans. To jest takie pismo, które rzeczywiście, jak sama zaskazuje, koncentruje się na tym wątku, gdzie istotna jest interakcja z komputerami, również z robotami, ale też no, zachęcam do tego, żeby również obserwować kolejne publikacje. Tego że my też zrobiliśmy. To są recenzowane publikacje. Tak, to są oczywiście zrecenzowane w bardzo dobrym piśmie, także no, tutaj nie ma wątpliwości, że. To, co robimy, podlega bardzo dokładnemu sprawdzeniu, również pod kątem etycznym. Natomiast no, też również trzeba zaznaczyć, że poszliśmy trochę dalej i zrobiliśmy kolejny eksperyment, który też czeka na recenzję, gdzie to robot jest rożony prądem. W link do publikacji widzą Państwo na dole naszej rozmowy. Zachęcamy do, do ściągania i zapoznawania się. A ja mam do Ciebie, Konrad, jeszcze pytanie. Co my z wyników tego eksperymentu powinniśmy wziąć do siebie w oderwaniu od technologii? Bo żyjemy w świecie podziałów i nie mówię tutaj tylko o Polsce, mówię w ogóle o świecie o tym, że się dzielimy. Dzieli nas światopogląd, dzieli nas polityka, dzielą nas mm, sposoby traktowania tematów jak ochrona zdrowia, klimat, transformacja energetyczna. Co my powinniśmy z tego wziąć dla siebie? Może jeszcze taka pewna kwestia metodologiczna, czy powiedzmy sobie związana z dyskusją tych wyników, zanim odpowiem na Twoje pytanie. Tutaj ja cały czas myślę o tym, że ten eksperyment y, oczywiście dowodzi te, te, tego, że komputery mogą być jakimś źródłem nacisku i mogą nas y, y, nakłonić do pewnych niefajnych rzeczy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że nasz robot używał głosu ludzkiego. Być może to by oznaczało, że my jesteśmy na ten głos ludzki bardzo podatni. Nie wiadomo, na ile wpływ miała ta cielesność tego robota. Pamiętajmy, że osoba patrzyła się do przodu w komputer, ten głos był słyszalny. To by być może oznaczało, że mamy taką tendencję... Do słuchania drugiego, do słuchania człowieka. drugiego człowieka. Ale to tym bardziej jest, mhm. dlatego zadałem Ci pytanie, o oderwanie tego eksperymentu, tak, 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 tego tak, tak. czynnika technologicznego. I to odrywam właśnie, no właśnie. Tak? więc dlatego myślę sobie, że tutaj jest cała masa kolejnych planów na przyszłość. Na przykład tego typu, że komunikaty są wyświetlane i w tym momencie jest jasne, że to nie jest głos taki ludzki właśnie, czy pseudograficzny, do ludzki, no bo ten nasz robot też ma taki trochę robotyczny głos. Ale generalnie, jeśli miałbym powiedzieć tak jakoś krótko, co myślę, że co powinniśmy wziąć z tego eksperymentu, to właśnie to, że ta siła sytuacji jest potężna, że niezależnie od tego, kto nam coś podpowiada, to my jako istoty emocjonalne, wtedy, kiedy jesteśmy wprowadzeni w pewną sytuację, Mózg nasz, nasze ciało migdałowate, tak działa, że przestajemy oceniać odpowiednią sytuację, nie mamy tego krytycznego myślenia, bo przecież wszyscy ci ludzie mogli powiedzieć chwileczkę. Ja kończę. Oni w ogóle dostali na samym początku instrukcję. Jeśli będziesz chciał, w każdej chwili możesz przerwać. Natomiast to by pokazywało, że no mówiąc tak potocznie, wkręceni w pewną sytuację, nie potrafimy się od niej uwolnić, nie potrafimy zaprzestać. I to, czyli łatwo jest nas zmanipulować, tak, łatwo tak, mistyfikację. Tak, 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 tak. Ciężko jest nam powiedzieć nie, ciężko nam jest postawić granice. I myślę sobie, że to jest chyba być może przyczynek do myślenia o tym. I to było źródło nazizmu też. Właśnie. Ale y, no, nazizm, y, to nam się wydaje taka zamieszkła historia, ale po pierwsze, widać, że współczesni ludzie podobnie reagują, a po drugie, to my możemy też wyciągnąć dla siebie pewne wnioski y, tego typu, że no, systemy autorytarne, y, tam gdzie jest to posłuszeństwo od nas, y, y, na nas wymuszane, tam gdzie jest pewna konstrukcja, która cały czas idzie krok dalej, krok dalej, krok dalej. Powoduje, że ludzie stają się narzędziem takiego systemu i łatwo przyjmują takie wytłumaczenia pod tytułem Ktoś inny jest za to odpowiedzialny, nie ja. Ja tylko wykonuję rozkazy. Ja jestem takim trybikiem w pewnej maszynie, to wszystko nie ode mnie zależy. Ja tylko wykonuję swoje obowiązki i myślę, że ciężko jest po prostu ludziom tutaj postawić w jakąś granicę. No nie chcę oczywiście wchodzić jakoś mocno w wątki polityczne, ale wszyscy to wiemy, nie tylko w Polsce, w innych krajach jak działa czasami policja jak działają określone służby. No może bezpiecznie będzie tylko nawiążę do Rosji Putina i widzimy co tam się dzieje i widzimy też w ostatnich przecież miesiącach, a już nawet w latach, do czego są zdolni ludzie, w Buczy, w Irpieniu, w Mariupolu i tak dalej. To się nam wydaje niewyobrażalne, ale być może właśnie te nasze eksperymenty też to pokazują. Być może też ku przestrodze, bo o tym nie mówiliśmy, ale technologia już teraz mocniej wchodzi na wojnę. Czy kiedyś będzie taka sytuacja, że zostaną wysłane roboty yy, i ktoś będzie nimi sterował, być żeby może. zabijać tak. drugiego człowieka. Dlaczego nie? Tak. Znaczy tu mówię oczywiście o pewnych no, motywacji. wiesz, to się już trochę dzisiaj dzieje, dlatego jak spojrzymy na działanie dronów, Drony, tak, tak. tak. To, to spełnia no taką definicję robotyzacji. Absolutnie. W związku z tym, yy, no tutaj yy, możemy powiedzieć, że. Yy, i to jest niebezpieczne. Miałbym powiedzieć o tym, co mnie przeraża, bo mnie jakby rozwój robotyki nie przeraża, a nawet uważam, że to, no to jest. To miałbyś moje ostatnie pytanie do ciebie. A widzisz, no to już. na nie odpowiadam. <laughs> jako psycholog tak, przewiduje. Tak, tak. Ale mówiąc poważnie, tak, no to jest rzeczywiście wielkie, wielkie pytanie, czy przypadkiem nie będzie dla nas technologia wygodna, żeby niszczyć innych ludzi, żeby ich również inwigilować, żeby w ten sposób rzucać odpowiedzialność. I tego się boję, bo. Każde społeczeństwo, w momencie kiedy na przykład, nawet ktoś zrobi jakieś swoiste referendum, albo, nie wiem, wprowadzi jakieś przepisy i powie: No, już nie będzie wojska, y, likwidujemy y, koszary, y, będziemy posługiwać się robotami, już nie macie z czym przejmować, bo y, wasi. Mężowie, ojcowie czy, 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 czy córki, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te osoby już nie będą musiały podlegać ob obowiązkowi wojskowemu. Co myślicie o tym? Wprowadzimy roboty, wprowadzimy całą tutaj inteligentną technologię. I teraz chyba każde społeczeństwo powie: świetny pomysł, w końcu i będzie bezpiecznie. I, i, I prawda, nikt nie zginie. No i co wtedy, do czego dojdzie? Być może dojdzie wtedy do jakiejś wojny. Nie chcę oczywiście być takim złym prorokiem, ale no na pewno wygra tą wojnę ten kraj, który będzie. Najmocniej ztechnologizowany, nawet jeśli będzie mały, jeśli będzie miał ku temu narzędzia, no to może zapanować nad światem, może po prostu rozprawić się y, z innymi krajami. To wiadomo, wizja jak Asimowa, nie, ale y, myślę sobie, że y, tego chciałbym uniknąć. Y, no i chyba tutaj y, głównie to jest moją rozterką, a nie coś takiego, o czym... Y, Słyszę cały czas i cieszę się, że w ogóle nie zadałeś tego pytania, czy roboty nas zastąpią. Bo to jest rzeczywiście klasyczne pytanie, które cały czas się w rozmowach e, przewija. Ja wiem, że jeszcze przeprowadziliście jeden eksperyment e, związany z tym, w jaki sposób dotyk. E, robota e, stymuluje nasze uczucia. Opowiedz o tym trochę jeszcze. Chętnie, ale dwa żeśmy jeszcze y, przeprowadzili. Jeśli pozwolisz, to zacznę od tego pierwszego. Dziękuję, bo on jest związany z tym, o czym dzisiaj mówimy. To mhm. znaczy nasz eksperyment był inspirowany takimi badaniami holenderskich badaczy, którzy bardzo skrytykowali podejście Milgrama. Nawet w latach 70. to była przecież sytuacja no, niespotykana, żeby w sensie takim, takiej trafności ekologicznej, żeby ktoś kogoś namawiał do walenia prądem, no to przecież to jest jakiś absurd, to się nie dzieje. W związku z tym ten eksperyment był kwestionowany też pod takim kątem, że to jest sytuacja nienaturalna, ludzie się tak pogubili, że po prostu być może nie myśleli wtedy. Holenderscy badacze stwierdzili, że a co byłoby gdybyśmy zmienili troszkę kontekst, a kontekst polega na tym, że jedna osoba, która jest osobą właśnie tą prawdziwą, badaną jest namawiana przez jakiegoś, jakiś autorytet, żeby wykonywać jakieś żmudne, czasami bezsensowne zajęcia. No, i tym zajęciem było zmiana plików w komputerze yy, z JPG na PGE, czy coś tam jeszcze innego, już nie pamiętam dokładnie. Yy, w każdym razie no, zadanie, które nie ma żadnego sensu, celu, ludzie siedzą przy komputerze i tym się zajmują, a z tyłu jest autorytet, który mhm. mówi: proszę kontynuować. Tutaj zauważ, że nie ma żadnego prądu, jest tylko zadanie, yy, które można powiedzieć. Jest że... sugestywne, bardziej bądź mniej. Tak, tak. Yy... Kontekst jest po prostu bardziej taki, powiedziałbym, zbliżony do tego, co czasami mamy w pracy, bo mhm. no, każdy wykonywał no jakieś tak. bezsensowne zadania, bo szef czy szefowa kazał. No i myśmy coś takiego zrobili. Poprosiliśmy osoby o to, że przyszły do laboratorium, dowiedziały się, że mają zmieniać pliki w komputerze, no i robot mówi, proszę, chcemy więcej, chcemy więcej, i aż do kilku tysięcy takich plików po prostu ludzie dochodzili. I zmieniali kilka tysięcy tychże po prostu końcówek rozszerzeń. I nie, nie buntowali się. I to dla nas było zaskakujące, że ludzie dochodzą do całego końca, już wszystkie pliki zmienione, oni siedzą półtorej godziny i cały czas to robią. Jak mają jakieś wahanie, jeśli są nawet zmęczeni, poirytowani, odwracają się, to odmówi, proszę kontynuować. I ludzie to robią. I to było zaskakujące. Mhm. I to też oczywiście już niedługo będzie opublikowane. Natomiast ten ostatni eksperyment, który najbardziej no, mi się podoba, bo on jest taki. Um, Krótką dekadencji. Może, może i chyba, chyba też taki pokazujący wiele aspektów, to znaczy eksperyment, gdzie myśmy chcieli się dowiedzieć, co będzie, jak ludzie będą dotykać naszego robota. Czyli tutaj już nie było żadnego prądu, już było milutko. Ludzie przychodzili, dostawali, mieli podpięte elektrody pod dwa palce, i była instrukcja na takim tablecie: proszę dotknąć, robota zgodnie z instrukcją, no i było tam 11 miejsc, głowa, ręka i tak dalej, tak dalej. Były też intymne miejsca, jeśli tak mogę powiedzieć. Jeśli robot ma intymne miejsca. No właśnie, znaczy nasz robot, no powiedzmy sobie, nie ma genitaliów, ale no było ale te miejsca. Ale miał zadek. No zadek na pewno, tak. I całkiem taki nawet powiedziałbym wypukły, <laughs> więc, więc te, te miejsca były też dotykane i e, chcieliśmy zobaczyć, co będzie, jak ludzie Będą właśnie dotykać zgodnie z instrukcją, i tutaj, żeby troszeczkę się skomplikować, były dwa warianty. Raz mówiliśmy: dotknij i używaliśmy tych anatomicznych nazw: pupa, genitalia, noga itd., itd., a w drugim wariancie mówiliśmy tylko o cyfrach. Proszę dotknąć części oznaczonej numerem 1, 2, 3 itd. Coś okazało, okazało się, że to, co myśmy sobie założyli, działa, ale tylko wtedy, kiedy używamy tego języka opisu. Czyli Jak... słowo "pupa" na nas tak, tak działa, tak, tak, że... tak. I wtedy dotknięcie y, w towarzystwie tego słowa wywoływało silne emocje. I jeszcze powiem o jednej rzeczy, ale to może widzowie skomendują i, i będą w stanie coś nam pomóc, mianowicie okazało się, że mężczyzna, bo myśmy też y, definiowali płeć tego robota. Mówiliśmy, to jest Adam albo to jest Ada. I się okazało się, że jak był to facet i on był dotykany, to najbardziej y, to było pobudzające, podniecające i te efekty były najsilniejsze. Innymi słowy, Ale jak ciało... zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet? Tak, tak. tak. Innymi słowy ciało robotyczne... Y, y, przez mężczyzn i przez kobiety mężczyzny budzi większą... Robota, robota. Robota tak. budzi większą tak. pobudzenie. E, pobudzenie niż e, I to kobiety. efekt był bardzo silny. Yy, przyznam szczerze, że mieliśmy z tym problem i mm, czuliśmy, że w artykule, który też tutaj możemy podlinkować, Ale wy może nie badaliście. Yy... Może nawet. Mm -hmm. Nie badaliście pewnie na etapie pozyskiwania tej ankiety wstępnej informacji może o orientacji seksualnej uczestników? Był dylemat poważny, czy o to pytać, no ale właśnie. uznaliśmy, że to jest też niezręczne. Mhm. To może też skomplikować i jakieś też napięcie niepotrzebne dodatkowo, ponieważ te efekty były silne, to nawet jeśli tutaj mamy do czynienia z tego typu sytuacją. My zbadaliśmy, o ile pamiętam, 100 chyba koło 60 osób. W związku z tym w tej populacji no, takie osoby mogły się trafić, ale y, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, ale to się rozkłada losowo. Ten czynnik mm -hmm. nie powinien mieć żadnego nie powinien znaczenia. Mieć znaczenia. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Chcemy tworzyć to konto razem z Wami. Jeżeli znacie historię ludzi wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów, wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy maciejkawecki.dysyzit.com maupa.gmail.com